Ze startu naszej imprezy w Koszalinie wyruszyły 42 załogi. Po wynikach widać, że jednak dosyć wymagająca była trasa, ponieważ na mecie mamy załóg 32. Także 10 załóg z różnych powodów poległo nam na trasie. Na szczęście nie było większych wypadków. Wszystko to były awarie samochodów. Pozwolę sobie już nie czytać całej klasyfikacji, natomiast przeczytam pierwszą dziesiątkę generalki. Na miejscu 10 załoga Nawrocki Grabowski, Peugeot 106, czas łączny 1294, przecinek 0. Miejsce 9 Sławek Nowakowski, Marek Michalski, Citroen Saxo. I tutaj różnica zaledwie niecałych 6 sekund między tymi dwoma miejscami. Miejsce 8 załoga Dulas Bigus, Peugeot 206 GT. Miejsce 7 załoga Augustyniak, VW Golf GTI. Miejsce 6 załoga Dwornik, Honda Civic. Miejsce 5 Arek Arabasz, Jakub Rajco, Skoda Fabia. Miejsce 4 załoga Nikel Szarek, Suzuki Swift. I zapraszam zdobywców podium po odbiór pucharów. Trzecie miejsce, Adrian Grodzki, Michał Grzymkowski, Honda Civic, Autoklub Szczecin. No, tym razem dwa miejsca niżej niż w zeszłym roku, natomiast także jest podium. Gratuluję. Miejsce drugie, tutaj nie mamy żadnych zmian w porównaniu z zeszłym rokiem, załoga Wesołek. Mam nadzieję, że do 3 razy sztuka i za rok będziecie piętro wyżej na podium. I zwycięzcy naszego rajdu, warszawsko-poznańska załoga, Tomalak, Marciniak, Citroen Saxo. Gratuluję teraz oficjalnie, generalki. Serdecznie. Po przebojach, ale jest zwycięstwo. Mam nadzieję, że za rok to was wtedy raz obliguje do przyjazdu do nas, co? I dla zwycięzców chwilkę dłużej poczekaliście, za to troszkę większe. Yeah.